Na Starym Mieście w Grudziądzu spotykamy panią poseł Marzennę Drab. Podsumowanie kampanii, kilka słów może. No, kampania była bardzo pracowita. Byłam w wielu miejscach i zarówno w Grudziądzu, jak i w wielu miejscowościach. W całym regionie byłam widoczna. Wiele rozmów przeprowadziłam w kontaktach bezpośrednich z wyborcami. Rozdawałam ulotki, rozdawałam różne inne gadżety typu kalendarzyki, ale myślę, że chyba najcenniejsze mimo wszystko były rozmowy z mieszkańcami naszego regionu. O tym, co jest ważne, o problemach, z którymi się borykają, problemach takich tych dużych, ale i takich dnia codziennego. Jaki przewiduje pani wynik wyborczy? No, po to startujemy, po to pracujemy, aby zwyciężyć i liczę na to, że Prawo i Sprawiedliwość jako ugrupowanie zwycięży, da nam przynajmniej przyrost o jeden, może dwa mandaty i stąd myślę, że będzie to wzmocnienie bardzo duże właśnie w takim okręgu, jak jest nasz, w Kujawsko-Pomorskim, czyli w okręgu toruńskim. A jak wygląda sytuacja z koalicją? Widać tu PSL już wyraźnie, można powiedzieć, uśmiecha się do PiSu. Myślę tak, że dzisiaj to chyba jeszcze troszeczkę jest za wcześnie, żeby mówić o koalicji, natomiast opowiadanie też w mediach to chyba taki trochę nerwowy jest jakiś taniec w tej chwili przed tym, że rzeczywiście no, chyba noszenie jednak ma Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ jesteśmy rzetelną, stabilną partią i opowiadanie przez media, że jesteśmy niezdolni do koalicji, że nie jesteśmy koalicyjni, myślę, że to jest nieprawdą, chociażby to, co tutaj pan redaktor przed chwilą powiedział, że się PSL uśmiecha. Ale ja myślę, że dzisiaj jeszcze jest trochę za wcześnie, żeby mówić i snuć jakieś tam rozwiązania i koalicje na przyszłość. Myślę, że do ostatniego momentu trzeba pracować, trzeba w tej kampanii uczestniczyć. Natomiast przyjdzie moment taki, kiedy będzie, mam nadzieję, ta możliwość no, rozmów, podjęcia rozmów koalicyjnych właśnie przez Prawo i Sprawiedliwość. Jak pani ocenia wzrost, zwyżkowanie sondaży ruchu Palikota? Jedni mówią, że to taki leper dla inteligentnych, inni mają pozytywne, jedni negatywne zdanie. Czy upatruje pani w tym jakieś niebezpieczeństwo? Znaczy, jeżeli chodzi o moją ocenę pana Palikota, więc ona jest negatywna. Pamiętamy go z tych ekscesów. Po prostu jest to osoba bardzo kontrowersyjna. Myślę, że jest to takie zagranie bardzo populistyczne i najprawdopodobniej chodzi o to, żeby zebrać tych niezadowolonych wyborców, którzy nie będą chcieli głosować na Platformę Obywatelską czy na SLD. Chodzi o to, żeby to po prostu zebrać, a potem stworzyć z Platformą najprawdopodobniej koalicję. Dzisiaj zaklinanie i opowiadanie, że jest to nieprawda, jest to po prostu manipulacja. Natomiast no, myślę, że gdyby tak się zdarzyło, że to ugrupowanie weszłoby do Sejmu, no to też daje jakby chyba powód do zastanowienia, dlaczego tak się stało, dlaczego Polacy takich wyborów dokonują. Aczkolwiek no, nie liczę na to, że mógłby się znaleźć w Sejmie. Ale nigdy nic nie wiadomo, no bo wszyscy pracują do końca. No dobrze, to ostatnim słowie, co chciałaby pani wyborcom powiedzieć? Przede wszystkim chciałabym podziękować za możliwość pełnienia tak zaszczytnej funkcji i obdarzenia mnie takim wielkim zaufaniem, że mogłam państwa problemy, sprawy poszczególnych osób, czy sprawy miasta, czy Grudziądza prezentować, przedstawiać na forum sejmowym. Także jeszcze raz za to bardzo serdecznie dziękuję. Ponieważ 4 lata bardzo szybko mijają, więc kampania się w tej chwili kończy, chciałam zaapelować, abyście państwo skorzystali z tej możliwości, z tego prawa, jaki macie, żeby raz na 4 lata wypowiedzieć się w formie właśnie udziału w wyborach. Zachęcam do wyborów, zachęcam do przemyślanych, mądrych wyborów. No i życzmy sobie, że te wybory będą no, optymistycznie, będzie można patrzeć w przyszłość Polski, bo chodzi tutaj o zadbanie nas, interesów nas wszystkich, czyli Polski i Polaków. Pozdrawiam wszystkich.
Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam, do widzenia.